Czekoladowa fontanna, szklane portrety i stylowe samochody. To wszystko można było zobaczyć na festiwalu ślubnym w Cuprum Arena. Pary, które planują wesele, mogły sprawdzić, w co się ubrać, jak uczesać i gdzie spędzić wieczór kawalerski. Największym zainteresowaniem cieszyły się suknie ślubne. Jednym z najmodniejszych modeli jest tak zwany fason księżniczki. Jednak nie każdej pani pasuje, dlatego przy wyborze sukni lepiej nie kierować się trendami, a własną intuicją, mówi Beata Słomiany z salonu sukien ślubnych. Trzeba się w sukni poczuć, trzeba móc przymierzyć sukienkę, bo może nam się podobać suknia, która w katalogu jest na modelce 36, natomiast my mamy taką suknię w rozmiarze 40-44. Dziewczyna mierząc suknię w swoim rozmiarze stwierdza, że to nie jest to. Później być rozczarowana to jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać pannę młodą. Część par przyszła, żeby poszukać pomysłów, podejrzeć najnowsze trendy, część, żeby dobrać szczegóły. Monika. Krzysiek. Patrzymy teraz taką ramkę tutaj z lustrem na podziękowania dla rodziców. Szczegóły już są dobrane, czy jeszcze się Państwo rozglądacie? Już wszystko mamy dobrane, dopasowane. Monika i Michał. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak to w ogóle wszystko wygląda, no bo nie jesteśmy w temacie. Może się czegoś nauczymy, może skorzystamy z jakichś usług. Szukamy jakiegoś takiego projektu właśnie, żeby nawiązać do czegoś, może nam coś podpasuje, żeby już mieć gotowe, albo właśnie sami wymyślimy coś. Mamy sobie dużo czasu jeszcze. Monika Kaczmarska, Radio Elka.